moi kochani, witajcie w Szusz lubi wrzesień, czyli w takich niekosmetycznych ulubieńcach miesiąca, w których opowiadam Wam o filmach, książkach, serialach i generalnie wszystkim, co bardzo lubiłam przez ten miesiąc. Pierwszy ulubieńc to, tak jak słyszeliście, jeżeli oglądacie moje filmy, to zginął Michael Kors, który, słuchajcie, tak na niego narzekałam, że już go nie chcę, że już go nie lubię, że będę nosić inny zegarek, bo no właściwie jako pierwsza miałam go na YouTubie i wtedy jeszcze nikt go nie miał, teraz bardzo dużo jest go na YouTubie, już tak się krzywiłam, że go nie lubię, że chcę coś innego, no i gdzieś zginął w domu i nie miałam go przez miesiąc. Jak go odnalazłam, to stał się na nowo moim ulubieńcem, bo jak go nie mogłam znaleźć i myślałam o tym, czym mogłabym go zastąpić, to cały czas jednak myślałam o tym, że chciałabym ten sam zegarek, dlatego jeżeli pytaliście, tak, odnalazł się. I zacznę teraz od reszty ulubieńców. Zacznę może od serialu. Wspaniały serial z Kevinem Spacey w roli głównej, House of Cards. Nie wiem, jak ten tytuł jest przetłumaczony na język polski i nie wiem, czy on gdzieś w ogóle leci na polskich stacjach. Myślę, że na jakimś HBO na pewno. I to jest serial o rozgrywkach politycznych, o życiu na Kapitolu, w Białym Domu, o tym, jak wygląda polityka na samym szczycie, ale też jakby z drugiej strony, jak wygląda życie będąc kobietą polityka, jak wyglądają kobiety tych wpływowych polityków i żony, i kochanki, i relacje między nimi, jak to jest dyktować warunki, a jak to jest być tym, który gdzieś tam musi słuchać i musi brać udział w grze politycznej. Generalnie wszystkie jakieś takie układanki polityczne. Mnie ten temat bardzo interesuje i serial, uważam, jest fenomenalny. Myślę, że nawet dla osób, które nie interesują się polityką w Stanach Zjednoczonych czy w ogóle, jest na pewno bardzo, bardzo interesujący. Świetna rola Kevina Spacey. Także ja Wam serdecznie polecam ten serial, bo naprawdę wciąga. I kiedy zaczynałam go oglądać, to myślałam, że no, będzie tak, będzie coś do obejrzenia, a naprawdę jest godny uwagi. Także bardzo Wam polecam. Jeżeli znacie jakieś inne seriale, to piszcie w komentarzach. Widziałam też Sons of Anarchy. Nie bardzo widziałam Rodzinę Borgiów. Nie wiem, czy to się dobrze wymawia. Też nie do końca mnie wciągnęła. I coś jeszcze? Nie pamiętam. Jeszcze jakiś serial, który mi polecaliście. Zaczęłam oglądać, zobaczyłam ze 3 odcinki i no niestety, także jestem w trakcie poszukiwania czegoś nowego. Oczywiście Gra o Tron Forever najlepiej. Kolejna rzecz to jest film. Film, który na pewno już wszyscy widzieli. Być może jestem ostatnią osobą, ale słuchajcie, bardzo chciałam go zobaczyć w kinie i kiedy się zdecydowałam w ogóle, albo właściwie nie, kiedy miałam czas na niego pójść do kina, to już się okazało, że go niestety nie grają. Ale kilka dni temu była premiera na DVD i zobaczyłam, jak mogliście zobaczyć na Instagramie, jeżeli nie śledzicie Wielkiego Gatsby'ego. I tak, wielka hollywoodzka produkcja, taka wpisująca się w kanon tych filmów zrobionych z wielkim splendorem, z wielkim budżetem. Prada projektowała kostiumy, Tiffany biżuterię, gwiazdorska obsada. No i tak, z jednej strony wszyscy znamy historię Wielkiego Gatsby'ego, bo to jest taki klasyk literatury. Film porywa, podoba mi się połączenie współczesnej muzyki, soundtrack jest niesamowity, podobają mi się te wszystkie takie nawiązania do współczesności, rzeczywiście jest przepych, jest blichtr, są kostiumy, jest muzyka i pod tym względem super, natomiast rzeczywiście muszę się zgodzić z krytykami, którzy mówili, że fabuła została przyćmiona przez formę tego filmu i rzeczywiście tak jest, że kiedy oglądamy te dramatyczne części historii, nie czujemy jakiegoś współczucia, nie jest to tak bardzo poruszające, jakby ta fabuła, jak dla mnie, troszkę została spłycona i nie wywołuje takich emocji, jakie powinna. Natomiast uważam, że sam film jest godny polecenia, jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie. No i koniecznie ścieżka dźwiękowa, też obowiązkowa pozycja do przesłuchania, bo jest fenomenalna, naprawdę. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch gazetach, czasopisma właściwie, bo zawsze Wam pokazuję takie modowe tytuły,
a nigdy Wam nie mówię o tym, co jeszcze czytam i pokażę Wam dwa tytuły niezwiązane z modą, ale które bardzo lubię. I to jest El Deco. To jest gazeta o wnętrzach. I ja Wam powiem, że ja już jak byłam małym dzieckiem na początku lat 90., tak? Kiedy może części z Was jeszcze nawet nie było na świecie, to moja mama kupowała czasopisma właśnie dotyczące wnętrz. Wtedy to były cztery kąty, które nadal istnieją, ale wtedy wyglądały zupełnie inaczej, ponieważ nie było takiego zawodu, w Polsce przynajmniej, czy może było, ale to było dużo mniej popularne, jak architekt wnętrz. Domy, które były pokazywane w tych gazetach, to były domy urządzone przez ludzi, którzy mieli na nie jakiś pomysł. Nie było jakichś trendów we wnętrzach. Właściwie każdy sobie urządzał domy tak, jak chciał. Do tej pory u moich rodziców są te czasopisma, jakie przeglądam za każdym razem. To jest kopalnia inspiracji, bo to były wnętrza urządzone gdzieś tam w bloku, w jakichś małych domkach. To nie były jakieś rezydencje ze splendorem, dużo antyków, dużo rzeczy gdzieś tam zrobionych samemu, pomalowanych, odnowionych i tak dalej. Także one miały niepowtarzalny klimat. Bardzo długo potem jeszcze kupowałam różne gazety, natomiast to wszystko już poszło w stronę takiego bardzo... ten design jest taki mało ludzki, bym powiedziała, skracając historię, że no fajnie się to wszystko ogląda, oczywiście to jest ciekawe, natomiast już mało tam widać ludzi i część tych wnętrz jest takich, że właściwie każdy mógłby tam zamieszkać, bo nie oddają takiego ducha, ducha danej osoby, jakby charakteru osobowości. I to jest coś, czego mi brakuje, natomiast nadal śledzę gdzieś tam trendy, lubię czasopisma wnętrzarskie. Jednym z nich, które kupuję od lat, jest właśnie El Deco. I na przykład tutaj w ostatnim numerze coś, co mogę Wam polecić, jest piękne właśnie mieszkanie Gosi Baczyńskiej, które właśnie, które mi się skojarzyło z tymi starymi wydaniami Czterech Kątów, bo tutaj ona ma niesamowity apartament w wieżowcu ze szklanymi... Mam nadzieję, że możecie to zobaczyć, ze szklanymi oknami do samej ziemi. Ja po prostu marzę o takim mieszkaniu albo domu, strasznie mi się to podoba. I sam budynek jest taki dosyć nowoczesny, natomiast ona go urządziła mieszanką antyków, tutaj starej porcelany, jakichś starych elementów i tutaj na przykład do tego nowoczesny, taki ultra nowoczesny druciany żyrandol. Ja uwielbiam taki miks i właśnie oglądając to skojarzyły mi się te dawne czasy tych dawnych gazet. Nie wiem właściwie dlaczego Wam to opowiadam, ale tak jest i chciałam Wam właśnie pokazać El Deco, które prenumeruję do tej pory. Bardzo lubię i polecam, nie tylko kiedy urządzacie mieszkanie, ale myślę, że w ogóle warto również śledzić. Architektura też jest częścią naszej kultury współczesnej i też fajnie śledzić i wiedzieć, co się dzieje. A druga gazeta, drugie czasopismo, to jest Sielskie Życie. I to jest, w skrócie opowiadając, to jest czasopismo, które opowiada właśnie o sielskim życiu gdzieś tam na wsi. Pokazuje ludzi, którzy porzucili miasto na rzecz wsi, pokazuje ich domki, co robią, czym się zajmują. Są artykuły o ogrodach, o różnych roślinach, tylko jak widzicie, to nie są takie rośliny z wymuskanych rezydencji, tylko takie właśnie swojskie, polne kwiaty. Tutaj mamy przykłady jakichś bukietów. Pokazane są też właśnie wnętrza takich wiejskich, sielskich domów. Są opisy historii tych ludzi, jak to się stało, że oni się przeprowadzili. Są fantastyczne przepisy, są, nie wiem, przepisy na ogórki, przepisy na ciasta i naprawdę te przepisy... Mam teraz czerwoną szminkę na gazetę. Fantastyczne, ja upiekłam bardzo dobre ciasto i ja uwielbiam takie klimaty. Moi rodzice mają właśnie taki domek na wsi. I to jest coś, do czego ja bardzo tęsknię, mimo że z jednej strony uwielbiam życie w wielkim mieście, uwielbiam zgiełk i chciałabym mieszkać kiedyś, nie wiem, w Nowym Jorku albo w jakiejś innej wielkiej stolicy, ale tak samo bardzo lubię właśnie takie swojskie, wiejskie klimaty, mały domek gdzieś na uboczu, żeby uciec, odciąć się od wszystkiego. I to jest właśnie druga taka gazeta, to jest akurat sierpień, wrzesień 2013.
I ostatnia, nie, przedostatnia rzecz, którą Wam chciałam pokazać, to ja wiem, że Wam obiecałam film o zielonej herbacie na moim drugim kanale, natomiast przeprowadzając się wyrzuciłam przez przypadek wszystkie pudełka po zielonych herbatach, które uzbieram, więc teraz postanowiłam, że będę Wam w ulubieńcach na bieżąco pokazywać to, co ostatnio piję. I tutaj na przykład jest bardzo dobry rooibos, to jest rooibos karmelowy i to jest rooibos z Lidla, on kosztuje kilka złotych, nie wiem, 3 czy 4, bardzo tania jest ta herbata, jest pakowana w takie pojedyncze saszetki i jeżeli lubicie smak rooibos, to ta jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna i taka mocna, bardzo esencjonalna, że nawet ją można parzyć w takim, no ja na przykład lubię takie ogromne kubki, gdzie czasami muszę wrzucić dwie herbaty, żeby ten smak był taki, jakbym chciała, a tutaj jest ona dosyć mocna. I ostatni ulubieniec, po którego muszę się tu przesunąć, widzicie, to jest moja kurtka z H&M, też Wam wrzucałam i outfit, i zdjęcia na Facebooku, i na Instagramie. W różnych stylizacjach noszę ją z elegancką ołówkową sukienką, z dresem, z trampkami, z kaloszami, po prostu ze wszystkim. Uwielbiam ją, to jest coś, co nosiłam cały wrzesień. To jest akurat kurtka na tą porę, właśnie taka przejściowa, kiedy nie jest jeszcze bardzo zimno, ale jednak już trochę za chłodno, żeby, nie wiem, chodzić w kurteczce jeansowej czy w bluzie. No i nie będę się tu więcej rozwodzić, bo pokazywałam Wam ją już wielokrotnie. Także to byli moi ulubieńcy niekosmetyczni tego miesiąca. Wiem, że bardzo lubicie te filmy i wiem, że na nie czekacie. Dziękuję za wszystkie wiadomości, kiedy piszecie i przypominacie, żebym na pewno koniecznie nagrała w tym miesiącu. Nie mam może jakichś wielu fascynujących odkryć w tym miesiącu, ale mam nadzieję, że coś Wam się spodoba. Sprawdźcie na pewno House of Cards, bo jest super. No i co, ja już uciekam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.